rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym naszym spotkaniu z systemem miłości, idei pokojowej myśli, pokojowego uczucia, pokojowej emocji. Określamy to różnymi słowami, ale w sumie to chodzi o jedno i to samo. O serce umysłowe. System miłości to jest serce umysłowe, gdzie się myśli sercem, a kocha rozumem i odwrotnie. Kocha się rozumem i myśli się sercem. To jest wszystko jedno i to samo. To jest wszystko zawarte w naszej duszy, która uzewnętrznia się w formach przejawu różnej inspiracji naszych wewnętrznych, zewnętrznych, bo tutaj się ciężko wyrazić i bardzo trudno coś mądrego w ogóle wymyśleć, napisać, bo nie umiemy tego wyrazić. Artyści w różny sposób to próbują i udaje się. Czasami się udaje wiele rzeczy dobrych, ciekawych stworzyć, ale bardzo trudno jest napisać mądre rzeczy prostym językiem. Ojciec Pio mi przestrzegał przed tym, aby i zawsze mi mówił, pisz prostym językiem i mów prostym językiem, jak najprostszym, bo ci nie pomożemy, nie, bo ci nie pomoże. No to starałem się pisać wszystko jak najprostszym językiem i mówię jak najprostszym językiem, nie mam za dużego doboru słów, chociaż znam te słowa, ale ciężko, nie jestem mówcą ani pisarzem, więc tylko miałem takie zadanie, napisać te właśnie książki, o których wam pokazuję. Długo je pisałem. To jest, Mirek ostatnio wam też pokazuje te książki, bo naprawdę jest tu wiedza zawarta potężna, ale napisana tak dostępnie, że każdy to potrafi jakby zrozumieć. Nie jest to trudne. To jest taka refleksja o życiu, o ideach platońskich również, bo Platon też mówił, że ten świat jest tylko odbiciem oryginału, więc ja wam to samo mówię, że ten kosmos jest odbiciem nieba zapamiętanego przez aniołów i jak wyszli z nieba, to stworzyli ten kosmos, jakby alternatywne niebo. Na początku było pięknie, ale później się zaczęło wszystko psuć, bo się odłączyli od Boga, od kontaktu z Bogiem, chcieli sami wszystko. Jako pyszałkowie, naukowcy, sami. No sami to sami. Czasami sami. I wyszło jak wyszło. Cierpienie, głód, nędza, wojny, nienawiść. To wszystko z tego powodu właśnie, że wyszliśmy i odłączyliśmy się od myśli boskiej, od mocy Boga. Chociaż mamy jak duszę jako perpetuum mobile, natomiast świat zewnętrzny, nasze ciało nie jest perpetuum mobile. Wszystko się niszczy, nie ma free energii w kosmosie, absolutnie nie ma żadnej. Wszystko się przekształca, zmienia, upada, światło nawet gaśnie. W pokoju jak zgasicie żarówkę, pstrykniesz, no to zgasi się światło, nie ma światła.
są inne promienie, ale tego, którego byś chciał, już nie ma. Więc wszystko się tu kończy, słońca też gasną, kosmos się raz rozszerza, raz skurczy, jak to mówią niektórzy naukowcy, że zlodowacieje albo wybuchnie cały, bo się pozderzają. Aktualnie obserwują dwie galaktyki tutaj najbliższe, które się właśnie przecinają, zderzają, ale to są takie odległości między gwiazdami, że raczej tam do zderzeń nie dojdzie. Natomiast meteoryty no, już się potrafią pojawić i uderzać w Ziemię. Już mówiłem kiedyś o tym, o Księżycu naszym. Ojciec Pio powiedział, że ten Księżyc, dzięki niemu te meteoryty, te kamienie, które latają w kosmosie, jako wolne single, uderzają najczęściej w Księżyc, bo Księżyc jest też magnesem i ściąga ich tam. Jak tu tak dość blisko leci, no to Księżyc ściągnie. Jak zauważyliście, jest cały pokryty kraterami, wybuchami. Czasami się zdarza, już tam zaobserwowali raz właśnie chyba, jak ktoś tam filmował sobie, to uderzył meteoryt, jaki wybuch tam był, bo tam dużo pyłu jest, nieważkość, no to wszystko idzie w górę. Tu na Ziemi jest inna, Ziemia jest magnesem potężnym, przyciąga nas grawitacyjnie do środka. Jakby tak zrobili dziurę na wylot Ziemi, to byśmy lecieli w dół, w dół, w dół, jak windą w dół. Gdzieś do połowy Ziemi byśmy wlecieli i tam byśmy się pewnie zatrzymali, bo z drugiej strony też jest grawitacja i tam by się wszyscy pozderzali w środku. Ale jest to niemożliwe, bo w środku są ciężkie metale, które właśnie ciągną wszystko. I gorąco prawdopodobnie jest. Natomiast na powierzchniach w kuli ziemskiej, tam bliżej są różne, tak, różne takie pomieszczenia, jak na przykład kopalnie wyżłobiają, nie? To jest dużo pomieszczeń, dużo tuneli. Tak samo są tunele, jest jakiś tam wlot do Ziemi. Kiedyś nawet film o tym był, że pilot wleciał do Ziemi samolotem, wyleciał, potem go próbował drugi raz, chyba już nie. To w latach jeszcze tam 30. bodajże. I zaginął. W każdym bądź razie są jakieś tam wejścia do Ziemi, do wnętrza Ziemi, ale to jest niebezpieczne, więc nie radzę tam wchodzić. Jak ktoś ma jakiś samolocik albo helikopter, lepiej niech to nie próbuje. Poza tym te wlot do Ziemi jest bardzo strzeżony przez Amerykanów, przez ludzi, także tam nikt nie wejdzie. Oni no nad tym czuwają. Więc w takim systemie was witam wszystkich, gdzie mówimy o rozwoju wewnętrznym, o rozwoju cywilizacji, o dobrym, pokojowym nastawieniu do wszystkiego, o systemie, który niweluje wojny, zbrojenia, to wszystko jest niepotrzebne. To, co mówił Lew Tolstoj, że Królestwo Boże w człowieku ma być, a jest bardzo sprzeciwiał się właśnie temu, żeby agresja rodziła agresję, żeby za agresję odpłacać się agresją. To, co Jezus mówił, zniósł to przykazanie żydowskie. Ząb za ząb, oko za oko. A Jezus mówił właśnie, że nie. Zniósł to i mówił miłość bliźniego jak siebie samego i miłość Boga. Jak ci ktoś nadstawi policzek, to przepraszam. Jak ci ktoś walnie w policzek, to nadstaw mu i drugi. Z miłością oczywiście. Czasami się trzeba bronić i uciekać. Jezus też uciekał, ale chodzi o pewne idee. O pewne idee. Można się komuś tam zgodzić, znaczy nie zgodzić, tylko tolerować to, co on gada, te głupoty. No i nadstawisz ten policzek i lepiej nie rozmawiać, bo ideologie lewackie i te wszystkie dziadostwa komunistyczne, to z tym się nie dyskutuje, bo to szkoda nawet. Jakieś Sorosze, inni wszyscy. To są ideologie takie globalistyczne, tego też nie popieramy. System miłości mówi zupełnie o czymś innym. O Bogu mówi, o tym, żeby społeczeństwa się rozwijały i intelektualnie, i sercem. Bo na razie tylko intelektualnie. Sercem, niestety, czyli duszą. Zapomnieliśmy o duszy. Wszyscy patrzą tylko na zmysły, na wzrok, żeby się wyżyć i chapnąć to, co widzą tylko. I to, co słyszą ewentualnie. Jak ktoś jest ślepy, no to ma problem.
nie chce mu się tak chapać, bo bogactwo za bardzo go nie cieszy, bo nie widzi tego bogactwa. Tylko tyle, co tam manualnie. Ewentualnie jakieś dobre intelektualne, słuchowe, no to go może interesować, jakieś audycje i tak dalej. Ale już filmów, już dóbr, nie chce mieć obrazów w domu też nie za bardzo, bo nie widzi tego. Ja miałem do czynienia z niewidomymi jeszcze za czasów, jak rozmawiałem z ojcem Pio w Krakowie, z takimi studentkami, które były masażystkami. I one też, one masowały naszą taką panią, która była też niewidoma, ona była nauczycielką, uczyła ich nawet w Laskach koło Warszawy, ale potem była już w Krakowie i ta właśnie rozmowa, i myśmy z Ludwikiem ją jakby zaprosili do rozmów z ojcem Pio, była tak zadowolona, jeździli, zawoziliśmy ją nawet, jeździła na rozmowy i te dziewczyny właśnie ją też masowały, między innymi w ten sposób poznałem je. Kiedyś mnie też tam czasami bolała głowa, a już tam byłem, to one od razu mówią, no to my cię tu wymasujemy. I niewidome były, ale palce miały prawie jak oczy. Wspaniałe dziewczynki. No i pokojowo, niewalecznie. Walczyć należy z ideologiami, bo z tych złych ideologii właśnie powstają wojny. A jak ty masz dobrą ideologię, która dąży do pokoju, do nieba, do życia wiecznego, no to jak z tym walczyć? Z tym się nie powinno walczyć. Natomiast ci zagorzali, nie odpuszczają, walczą z Bogiem, z duszą. Mówią, że nie ma duszy, że nie ma Boga, jest tylko materializm. To są aniołowie, którzy zeszli z drogi duchowości, bo im się bardzo podoba materia, grabież, oszustwa, mafie różnego typu. Manipulacje w Unii Europejskiej, widzicie, tam wszyscy manipulowali, jakie łapówki, ogromne pieniądze brali, Rosja ich przekupywała. Dali się nabrać na zmysły, na oczy, na słuch, na dotyk, na wszystko się nabrali, dali się nabrać, bo to są pokusy. I nie ulegli, takie piękne kobiety, które tam przemawiały, ta przewodnicząca, no piękna kobieta i męża wspaniałego miał, przystojny bardzo, i siedzą w więzieniu, bo im się zachciało dużych pieniędzy. Jakąś tam wyspę sobie kupili, jakieś coś tam. To kupujcie sobie wyspy w niebie. Tam trzeba. Tutaj to co ci tam, to wyspa zalejecie, albo jakaś przyjdzie jakaś wichura, zburzy te twoje szałasy, domki, wszystko. Widzicie, jak się dzieje na Karaibach, jakie są straszne rzeczy również pogodowe. No więc tutaj nie ma nic trwałego, a ludzie myślą, że tutaj mają raj. Nie ma raju. Więc pokażę wam tą książkę, bo właśnie wydawca mi sam przysłał, bo słucha Wiesiorynek, coś tam wie o tym. Poza tym Maciek wyda u niego tą książkę z tą czerwoną dłonią. W szkole ci o tym nie powiedzą. Więc wydawca mi sam przysłał, żebym po prostu miał to i pokazał. No, to mi już z pół roku temu to przysłał. No tak to wygląda. W internecie jest, na Allegro też jest, można sobie kupić. Bardzo dobra książka. To wam może tutaj kawałek przeczytam. W PDF-ie widziałem, chyba też jest gdzieś tam w internecie. Warto przeczytać sobie. Tu jeszcze są opisy. Gandhi się wzorował właśnie na tej książce, Królestwo Boga w Tobie. Pokojowo. Potem King też, który walczył właśnie z niewolnictwem, z rasizmem, to też brał przykład z tej książki. Lev Tolstoj właśnie pisze tutaj o tej nieagresji, o systemie miłości tak naprawdę pisze. Kawałek wam przeczytam, ale muszę przez jakieś szkiełko, bo tu mam ciemno trochę. No, to może sobie jakoś jaśniej tu damy. Nie, to za jasno, bo podświetlenie za duże. O, może tak trochę, albo nie, chyba mniej, o tak będzie lepiej. To wam przeczytam. Tak, już zaraz tylko sobie tu ustawię. Z tej książki Lwa to ustoję właśnie. Nie możemy zaprzestać przemocy, będąc wokół otoczeni przemocą.
Nic bardziej niż ten fałszywy pogląd nie przeszkadza w naszych czasach, postępowaniu, rozwojowi ludzkości i ustanowieniu przez ludzkość takiego ustroju życia, który jest właściwy jej współczesnej świadomości. Dysponenci władzy są przekonani, że kanalizuje się działanie ludzi i kieruje nimi tylko drogą przymusu. Dlatego dla utrzymania istniejącego porządku zdecydowanie stosują środki policyjno-sądowe. Istniejący porządek oparty jest na karach i restrykcjach, a odmienne poglądy społeczne i wynikające z nich działania obywateli łamie się przemocą. Ale istniejący porządek utrzymuje się nie z powodu przymusu, lecz właśnie w oparciu o poglądy społeczne, jakie są tłumione stosowaniem przemocy. I dlatego działania poprzez przymus niszczą dokładnie to samo, co władza chce podtrzymać. Widzicie, jakie to jest piękne? Lew Tołstoj pod koniec życia właśnie tą książkę napisał, bo już tak go oświeciło bardzo. I tą książkę powinien czytać patriarcha Rosji, ten zdrajca, i Putin, zdrajca, morderca. Powinien to przeczytać i powinien to mieć na biurku i codziennie czytać tą książkę. To jest ich rodak. I mówi o systemie miłości. Właśnie o nieprzemocy, o pokoju. A co oni robią? Wszystko odwrotnie. To są po prostu aniołowie, którzy zeszli z drogi Boga. Taka jest prawda. I właśnie Putin, jego generalicja, powinna to czytać. Koniecznie, koniecznie. Jak ktoś z was tutaj jest z Rosji, to proszę, czytajcie. Chociaż paru miałem tutaj już takich, co bardzo, bardzo byli i w końcu ich zablokowałem. Bo tylko mówią przeciw Ukraińcom, przeciw naszym PiS-owi i tylko Rosję chwalą. Tylko Rosja. I w ogóle, że tam nie ma żadnej wojny. I cały czas mi takie głupoty pisali po prostu, bo przekupieni, ja wiem o tym. Tutaj macie jakiegoś kolegę z waszego systemu miłości. Krysia go namalowała, bo ojciec Pio mi kiedyś powiedział, że będą cię malować z piórem w ręku, a Ludwika z pokorą taką głową troszkę schyloną do dołu, pokorny. Tego Ludwika też będą malowali. Już jest zarys tego. Krysia właśnie usłyszała to, co powiedziałem, więc postanowiła mnie wymalować, więc mnie wymalowała z taką książeczką. Tam jestem właśnie systemu miłości, gdzie sobie tam notuję. Notowałem sobie różne rzeczy przez całe życie, w tramwajach. Ile ja się napisałem w tramwajach. Nie uwierzylibyście, bo tam mi myśli przychodziły. Jak jechałem z pracy po nockach nieraz, jechałem z pracy, bo w Zetto Wrocław było na 3 zmiany, pracowałem 10 lat, więc też tam przy komputerach dużych, IBM-ach i najpierw na riadach. To jak wracałem po nocy, albo jak to przychodziły mi myśli takie w tramwajach, więc musiałem pisać. No niestety miałem kajecik i pisałem wszędzie te myśli krótkie, różne takie refleksje nad tym, co się dzieje, co jest. Takie miałem natchnienia. Nieraz mnie łapało w różnych miejscach, więc spisałem. W parkach, na spacerach z psem. Przecież miałem też psa Fox Terriera, 15 lat. Jeszcze jak byłem w małżeństwie oczywiście. No to też pisałem. Cały czas. Z dziećmi chodziłem za rączkę, bo najczęściej ja na spacery chodziłem. Więc też pisałem. Zajmowałem się dziećmi, pisałem i tak o. Potem jeszcze do komórki sobie też mówiłem, potem spisywałem z komórki, to już było mi tak nawet i łatwiej. Więc tu macie to wszystko napisane i ten gość właśnie to pisał. Więc macie jakby te rzeczy proste. Tołstoja macie i mnie macie. Tołstoj naprawdę dobrą rzecz napisał. Może mi się uda, jak zobaczę, to może tam po kawałku będę też to wam czytał. Bo warto, bo Rosjanie muszą się nawrócić. Oni mają zakaz. Ta książka jest zakazana tak naprawdę w Rosji. Nie drukują ją, unikają, nie chcą, bo to Lew Tołstoj, ich wielki pisarz narodowy, takie rzeczy mówi przeciw wojnie, przeciw Putinowi, przeciw tej generalicji. Cóż, taki jest świat.
jak na razie. Dobrze, to przeczytam wam teraz jeszcze wiersz Maćka, jak zwykle. Co jeździł na rozmowy z ojcem Pio również. Serce i rozum. Transcendencja, przenikanie bytów, myśl z materii miłości, energia istot przemyka przez nitki myśli, a one płyną przez serce. Kochać to myśleć sercem, kochać to sercować myślą. Wola miłości, czasem wbrew uczuciom, wbrew odrazie. Gdy trędowaty ojciec kwili na łożu boleści, wola dzieci, a nie uczucie piękna rozkładającej się starości, trzyma go przy życiu. Rozum jest sercem i serce jest rozumem. Absolutnie kochać rozumem, absolutnie myśleć sercem. No to co wam właśnie mówiłem. Serce umysłowe, to Fula Horak, ta, o której katolicy wydali jej książkę, a jakby wiedzieli, jakie ona herezje głosiła do mnie i do wielu, do setek osób przecież tam przyjeżdżało do niej na rozmowy. Ale nie wszystkim mówi o reinkarnacji. Tak, pocieszała, tak jak ojciec Pio na rozmowach, katolicy głównie przyjeżdżali, żeby ich tam pocieszyć na duchu, pokazać taką lepszą drogę, żeby trzymali z Kościołem, żeby się dobrze zachowywali, żeby się modlili, ojciec im pomoże. Tak po katolicku ojciec rozmawiał, z większości. Niektórym tylko, takim jak mi, co szajba odbiła, i tam Sławkowi trochę, i innym, i duchowni, którzy też wiedzieli o reinkarnacji, ojciec z nimi rozmawiał. I wielu moich przyjaciół, którzy rozmawiali, niektórzy są za granicą, w Austrii są moi przyjaciele też, Janek, Iza, też rozmawiali z ojcem Pio i właśnie im mówił o reinkarnacji w poprzednim życiu, gdzie żyli, nawet im powiedział. Niektórym mówił, bo widocznie byli już na to gotowi. No dobra, to jeszcze króciutkie jakieś rozważanie z mojego drugiego tomu. To nie to. Aha, no tak, zawsze. Jeszcze się pomodlimy. O oświecenie ludzkości, żeby pokój zapanował, żeby system miłości wszędzie się wdrożył, powolutku, powolutku, ale żeby się wdrażał, żeby coraz więcej osób, ludzi rozumiało swoją duszę, kim są, bo to jest najważniejsze, to co Tolstoj mówi, Lew, że poglądy są najważniejsze, odkrycie tych prawdziwych poglądów, odkrycie tej prawdy wewnętrznej, to kreuje i powoduje, że albo się bijemy, albo się kochamy. To, co Jezus też mówił. Żeby się nie bić. Raczej, żeby się kochać. A my się bijemy. To jest wszystko złe. Świat idzie w złym kierunku w tej chwili. Jest ogromne napięcie. No, ale się nie ma co przejmować, bo śmierć i tak przyjdzie wcześniej czy później. Tak samo jak już wracając jeszcze do tych meteorytów, ojciec Pio mówił, że w następnym pokoleniu, już nie za mojego życia, tak powiedział, będą uderzać meteoryty w Ziemi. Naukowcy, astronomowie już wiedzą, które mniej więcej te kamienie, asteroidy czy meteoryty będą uderzać w Ziemię i będzie niebezpieczny, tak ojciec mówił. Więc trzeba być zawsze gotowym, a nie... A nie lekceważyć swojej duszy i zapominać o niej, i się bawić życiem, zmysłami. No i co ci to z tego? Pobawisz się, pobawisz i tak zgnijesz na końcu. Więc warto pomyśleć o swojej duszy wiecznej, żeby otrzymać zamiast tego ciała komórkowego, otrzymać duchowe ciało komórkowe. Tam jest ciało z komórek duchowych. Wieczne, niechorujące, piękne, młode, całe życie, całą wieczność. I tam można się kochać jak się chce i z kim się chce. I całe niebo mamy do dyspozycji. Taką ideę wam głoszę. No to już lepszej chyba nie ma. Taką nam przekazał ojciec Pio.
Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Kładziemy wszystkie nasze sprawy na ten koszyczek Ojca Pio, wkładamy nasze rodziny, zdrowie, bo Bóg nie błogosławi żadnej wojnie i żadnemu cierpieniu. To mi Ojciec Pio mówił. Bóg nie chce dla nikogo żadnej choroby, żadnego cierpienia, ale jednak się tu zdarza, bo taki jest system planetarny. Takie mamy słońce, które nas może przypalić, raka ci może wywołać, takie mamy jedzenie zatrute też już i takie mamy żołądki, że jak nieodpowiednio zjesz, wypijesz nieodpowiedni płyn, jakiś cjanek wypijesz, no to się zatrujesz, no, nie ma siły na to. Dlatego trzeba tak bardzo być ostrożny na wszystko. Na wszystko. Trzeba wiedzieć, co jeść i co pić, bo jak się nie przestrzega pewnych reguł, dobrego odżywiania, no to jest potem kłopot. Ojciec zachęcał, żeby ograniczać cukry, bo cukier to biała śmierć. Niestety, tak ojciec mi mówił. Można być i wegetarianinem, i można być na diecie tłuszczowej Jana Kwaśniewskiego. Ojciec i to akceptował. Ja się pytałem osobiście, no to właśnie powiedział mi, że księża sami będą rezygnować z takich złych kiełbas i tak dalej, na rzecz zdrowszego jedzenia. Że duchowni powinni sami dać najpierw przykład. Ja długo byłem wegetarianinem, ale sobie zepsułem trochę stawy właśnie, zaczęły mi skrzypieć, bo za mało tłuszczów, tylko chleb, sery takie i to wszystko. Takie moje było jedzenie. No, to się źle odżywiałem, bo nie przykładałem w ogóle wagi do jedzenia, a ojciec mówi, dobrze się odżywia, ja i tak się źle odżywiałem. Trochę oszczędzałem na tym jedzeniu też, no bo wiadomo, mieliśmy cztery kredyty naraz do spłacenia, na końcu jeszcze te franki nam weszły i to dopiero się zaczęło. Na szczęście moja żona była nauczycielką, dyrektorką szkół, to więcej zarabiała, dużo więcej. No i jakoś tam spłaciliśmy to w końcu. No na końcu to już ona sama spłacała, bo już mnie nie było. Ale były moje podpisy, więc musiałem ciągle jeździć i podpisywać przekształcenie z franków na inną walutę i tak dalej, żeby omijać te wszystkie podwyżki, te procenty, więc ja tam musiałem ciągle być od czasu do czasu i podpisywać. Ale już jest wszystko pospłacane, już parę lat temu spłacone. A teraz jest tylko pisanie, mówienie o najważniejszych rzeczach. Taka jest moja końcowa misja. Głosić to na dachach. No to głoszę. Co mogę, to robię. Dzięki wam te książki wyszły, bo to wyście sponsorowali. Audiobooki też wasze są przecież. Ja bym tak naprawdę, gdybym mógł, to bym to wszystko rozdał. Te książki, te wszystkie t-shirty, te różańce, a głównie pisma. I te audiobooki. No fajnie, że ktoś już tam zaczął robić. Są te audiobooki. Ja się nie, za bardzo nie chciałem narażać sklepikowi, bo sklepik to prywatna sprawa, tam to nie jest mój sklepik systemu miłości, tylko kogoś innego, firmę sobie założył i tam działa. Myślałem, że to będzie bardziej dla idei, no ale to wyszło jak wyszło. No ale to i tak dzięki wam to wszystko wyszło, bo pieniążki były i książki powstały. Trzeci tom też będzie dzięki wam tak naprawdę. Z trzeciego tomu? Nie z trzeciego. Z trzeciego to piszę, to tam czasami też na Facebooku z trzeciego tomu tam wklejam teksty. Tam będą to właśnie na trzecim tomie. Już mi niedużo zostało, ale na spokojnie, nic na siłę. Czytam jeszcze jedną myśl z drugiego tomu. Stanie się dobrym to nie kwestia dwóch lub trzech dni, ale paru lat, pod warunkiem, że ktoś intensywnie pracuje nad swoim charakterem i poznaniem prawdy. Być dobrym również znaczy być elastycznym, nowoczesnym, postępowym, pragnącym miłości i wiedzy. Być dobrym znaczy być życzliwym, trwać przy Bogu, być z Nim w każdej dziedzinie i sytuacji. Można być dobrym także obok Boga, lecz to nieco słabsza pozycja. Można poprzez dobro wówczas wpaść w pychę.
Jak czynimy dobro, bez Boga możemy wpaść w pychę. Jak będziemy artystami, bez Boga możemy wpaść w pychę i w materializm. Dlatego wszystko trzeba robić przy Bogu, który jest najbogatszy i On chce naszego bogactwa. Ale tu jest ryzyko, bo może to bogactwo cię tak wciągnąć, że staniesz się agresywny i będziesz krzywdził innych swoim talentem, swoim bogactwem, swoimi możliwościami, swoją pychą, jaka ci urośnie. Także bardzo niebezpieczne to jest. Trzeba więc zatem być we wszystkim z Bogiem. Ojciec Pio mi nawet powiedział tak, że jeśli już chcesz zgrzeszyć i musisz zgrzeszyć, to zgrzesz z Bogiem. To będzie zawsze mniejsze zło. Więc tego wam też życzę, grzeszcie z Bogiem. I róbcie dobro z Bogiem, to będzie wszystko dobrze. To na tyle dzisiaj, trzymajcie się i pa, pa.